Jeżeli ktoś będzie miał remont w mieszkaniu, to będzie mógł bezpłatnie do takiego punktu ten gruz oddać. Natomiast za sam transport będzie musiał sobie wynająć jakiegoś przewoźnika. Dzisiaj, czy tym przewoźnikiem będzie, no ten choćby co dzisiaj taki świadczył sobie na przykład pompą, podstawia na przykład pojemnik, tak, ja tam kosztuje 110 zł, taki za też ma remont mieszkania, no się tak często widać i wtedy go jakby wysypuje na składowisku w Zakurzewie, czy też w innym miejscu. Natomiast tutaj będzie znacznie taniej, bo będzie musiał tylko koszty przewozu i dany ten właściciel nieruchomości będzie musiał tylko udokumentować, że to z jego, czy też potwierdzić, czy wydać oświadczenie, że to z jego mieszkania powstaje. Oczywiście ja też w dyskusji przed sesją miałem pytanie choćby o elektrośmieci. Ja myślę, że w ramach tego punktu, tego przoku nadal będziemy tego typu akcje robić jak w tej chwili, że Miejski Zakład Komunikacji z całym kontenerem na elektrośmieci będzie w poszczególne dzielnice jeździł. To też będzie w ramach opłaty, ponieważ jakby w całym systemie też mamy choćby ujęte koszty związane z promocją tego zdrowego, ekologicznego życia, więc tego typu akcje będziemy też robić, natomiast na pewno nie będziemy jeździć po gruz w opłacie, bo to jednak dany właściciel swojej posesji no, musi za sam transport zapłacić, tak?